Zobaczmy, Mitsubishi. Eclipse drugiej generacji, zrobione tutaj w Car Mechaniku. Chodźmy z nim od razu na podnośnik. Zobaczmy, co trzeba w nim zrobić. Czy ta muzyka słabo gra? Gra w ogóle jakaś muzyka? Cichutko, nie? A, oni chyba poprawili głośność, bo była teraz aktualizacja gry i poprawili głośność muzyki. Dajmy sobie trochę głośniej, żeby coś tam leciało w tle. Zapisujemy. O, i teraz to tak, tylko możemy stację zmienić na jakąś inną. O, niech sobie coś takiego. Umyć go! No w sumie jest strasznie brudny. To może zacznijmy faktycznie od tego mycia. Jak pójdziemy na mynie, tu niestety nie mam radyjka, żeby sobie puścić muzyczkę, ale dobra. Myjemy chyba tylko z zewnątrz. Na szczęście mycie nic nie kosztuje chyba, więc cyk. Proszę bardzo, czyściutki. Tak jak chcieliście, tak zrobiliśmy. Umyliśmy furkę. A teraz tak, zobaczmy, bo to jest chyba zadanie fabularne. Witam, czytałem, że masz całkiem dobre opinie i stwierdziłem, że na pewno dasz sobie radę z moim problemem. Byłem już u kilku specjalistów i każdy powiedział i zrobił co innego. Oczywiście problem pozostał. Chodzi o ciągłe stukanie, które jest nie do zniesienia. Dodatkowo skrzynia biegów po ostatniej naprawie przez chwilę działała jak należy. Po tygodniu zmiana biegów przerodziła się w koszmar. Proszę, zdiagnozuj i postaraj się naprawić wszystkie dolegliwości tego samochodu. Liczę na twoją uczciwość. To ostatnia szansa tego samochodu. Jeśli to nie pomoże, będę zmuszony się go pozbyć. W każdym razie daj znać o efektach. Okej, czyli będziemy musieli na pewno pojechać z samochodem na badanie, na tor testowy, więc chodźmy sobie tak zrobić, tor testowy i zobaczymy, co nasz mechanik ogarnie, czy... A, nie można uruchomić silnika. Dobra. To tak, musimy sprawdzić dwie rzeczy, rozrusznik i poziom oleju. No nie? Może silnik zatarty czy coś. I tak, patrzymy, co tutaj jest. Ja widzę, że tutaj mamy łącznik półosi. Jest do wymiany raczej, bo jest taki zardzewiały, to już od razu wiadomo, że do wymiany. Rozrusznik wygląda dobrze i tutaj ta alternator wygląda dobrze. Zobaczmy, czy w ogóle jest tu olej. Czekaj, bo coś tutaj jeszcze nie gra. Musimy chyba na podnośniku podnieść ten samochód do góry. Nasze Mitsubishi. I pyk, do góry. Dobrze. I zobaczmy, co my tu mamy. Aha, to jest od prowadzenia. Samochód pewnie kiepsko skręca, bo tutaj mamy stabilizator. Przedni jest też zniszczony. Ale tak poza tym nie widzę tutaj problemów. Ty, a tu czegoś, co to jest? Tu brakuje części. No nie? Moment. To tak wygląda, jakby brakowało części. Pompa paliwa. A tak, tak, jeszcze możemy sprawdzić pompę paliwa, faktycznie. Ty, ale zobacz. Nie, dobra. Czegoś tu czasem czegoś nie brakuje. Tu powinien być chyba jakiś filtr powietrza, no nie? Do tego. Weźmy tryb montażu. Ale no nie jestem pewny, tylko mi się tu nic nie pokazuje, żebym coś mógł zamontować, ale dziwne. Okej. Dziwna sprawa. Tu nic nie będziemy robić, chyba że... Czekaj, ja mogę zdemontować? Aha, mogę turbosprężarkę zdemontować, ale zamontować do niej nic chyba więcej nie mogę. Dobrze, czyli co? Mówicie pompa paliwa. Sprawdzamy w takim razie w baku. Tutaj jest w ogóle w baku pompa paliwa? Przeważnie jest w baku. Zbiornik, oj, chodź tutaj do... Jest. I co myślicie? Nie, pompa paliwa jest spoko. Możemy ją z powrotem zamontować. 73% skuteczności. To chyba dobrze. A podobno Toyota nie zniszczalna. To jest Mitsubishi, nie Toyota. To nie. Dobra, co tu jeszcze może być nie tak? No to spróbujmy dolać tego oleju. Zobaczymy, czy w ogóle... Aha, może zanim dolejemy... Może miska olejowa jest urwana. Czekaj. Ale nie, miska olejowa jest. Nie widać, żeby była jakaś zardzewiała czy coś, więc chyba dziurawa nie jest. Czy brakuje jakiegoś paska tutaj? Ciężko powiedzieć. Samochodu odpalić się nie da. Spuśćmy... O, właśnie, jeszcze świecę sprawdzimy. Macie rację. Chodźmy, spuścimy olej i zalejemy nowego. Olej wygląda... Nie jest jakiś bardzo czarny, ale też ładnie nie wyglądał, prawda? Odstawiamy zlewkę. Śruby na silniku mam zardzewiałe od góry. A faktycznie, jedna jest zardzewiała. Ale to chyba nie powinno sprawiać, że samochód nie będzie odpalał. Zalejmy świeżej zupy. Okej.
I odkręcamy cewki. 69, 13. Cewka zapłonowa, moi drodzy. Cewki zapłonowe są do wymiany, ale to chyba nie wszystko, bo widzę, że świece. Gdzie? O, tak, świece są do wymiany. Jedna, druga i. I trzecia jest w porządku i czwarta chyba też będzie w porządku. Dobra, no to montujemy. Ja już chyba wcześniej pokupowałem te cewki, więc powinienem coś tam mieć w zanadrzu, a też możemy zamontować od innego, z innej naprawy mam świece zapłonowe, więc może się uda wykorzystać tutaj w tej naprawie. 72% to jest chyba minimum, jakie możemy mieć. Zaraz zobaczymy. Dobrze, cewka i już chyba nie będę mógł zainstalować tej cewki, bo ona ma 69%, a musimy mieć chyba 72% minimum, no nie? Śrubę też muszę wymienić. Zobaczymy, czy to w ogóle odpali, jak to zrobimy. Więc tak, to będzie elektronika i mamy cewka zapłonowa, kupimy sobie 7 sztuk na wszelki wypadek, to się na pewno przyda też do przyszłych napraw, także na spokojnie, ale faktycznie te śruby na silniku są zardzewiałe, zobaczymy czy teraz w ogóle, czekaj, coś tu jeszcze widzę, a nie, zdawało mi się, no ale dobra, no spróbujmy tę śrubę też, myślę, że to nie będzie, aha, bo powinienem cewki zdemontować najpierw. A czekaj, a tu jeszcze coś jest. Tu też zardzewiałe, zobaczcie. No tak pordzewiał. I tu jeszcze z boku jakaś zardzewiała śruba. Ej, a co tu tutaj jest? Zobaczcie. Okej. Musimy tutaj jeszcze pozmieniać. Nie no, to my się... Ale ja nie chcę tu... O, wałek rozrządu jest do wymiany. Dobra, musimy to rozkręcić, niestety. Wyciągamy z powrotem te cewki. Musi być na 100%? No dobra, to zaraz powymieniamy wszystko. Pyk. Okej. I tutaj widzimy, że wałek rozrządu jest do wymiany. Tu będziemy musieli też tą osłonę ściągnąć, tylko jeszcze musimy tam od dołu podkręcać, no nie? Więc pyk, rolka. Tutaj te rzeczy wyglądają w porządku, z tym chyba nie musimy się przejmować. Pompy wspomagania nie musimy chyba odkręcać, nie? Żeby to odkręcić. Dobrze, to odkręcamy, pyk. I zobaczymy, co się tu kryje. Co się tu dzieje? Okej, tu nie wygląda tak źle, ale i tak musimy to zdemontować, żeby... wałek móc odkręcić, no nie? Więc jest trochę roboty. No, ale wiecie co mnie niepokoi? Że jak my to naprawimy, to jeszcze jakieś części będą do wymiany tam w środku. Na wszelki wypadek powymieniam wszystko na 100%, tak jak mówicie, nie? Bo potem może być problem. Znowu eś nie mogę napisać. O, teraz. Świeca zapłonowa, kupimy tu 17 sztuk, powymieniamy to, żeby mieć spokój, no nie, na przyszłość. Dobra, co nam tu jeszcze nie pasuje? Chyba z tej strony coś było do odkręcenia. Tak, nie, tak, dobra, ściągamy łańcuch, koło zębate, okej. I czekaj, aha, to jeszcze musimy podkręcać. I świece też powymieniamy, tak jak mówicie. Pyk. Oś jest do wymiany, tak, tam jest też do wymiany, bo jest takie zardzewiałe, to od razu widać, no nie? To jest bardzo prosto to zauważyć. Dobrze, to mamy zrobione. Pyk. I tak, ściągamy wałek rozrządu, a mogę to od razu... Do komputera, magazyn części, to zobaczymy w magazynie. Dobra, ściągamy wałek. I tyle. I mam nadzieję, że nic więcej tam nie będzie uszkodzone. No bo teraz jesteśmy na takim etapie, że silnik jest całkowicie rozkręcony. I moglibyśmy zobaczyć, co tam jeszcze jest do wymiany. Jakieś, nie wiem, pierścienie, czy coś takiego, czy... Wiesz, jakby martwi mnie to trochę, no. Tutaj te śrubki też wyglądają tak. Martwi mnie to. Tuleje gumowe będą do wymiany, tak? Zaraz zobaczymy, spokojnie. Dobra, tu pryskamy. To też mi się nie podoba, że ta śrubka jest tutaj zardzewiała. I wiecie co, na wszelki wypadek ściągnę tą głowicę. O, nie jesteśmy już daleko, żeby to sprawdzić, no nie? Tu jakieś śrubki pozardzewiałe są, zobaczcie. Ja nie jestem pewny, czy musimy faktycznie wymieniać te wszystkie śrubki zardzewiałe. Ale jak mówicie, że trzeba, to wymienimy. Dobra, i teraz to... Nie wiem, czy to... Kurde, jest tego odkręcania. W ogóle ja mam czwarty poziom dopiero, więc pierwsze co robię w tej grze, to ulepsza mojego mechanika pod kątem odkręcania śrubek. Siema, unikat. Okej, wykręcamy to i tu jeszcze z boku coś.
listwa wtryskowa. To jeszcze nie dostaniemy się do oleju chyba, nie? Bo olej jest tam pod tłokami. Bo ja dopiero co wymieniłem olej. A to chyba nie będzie kolidować. To coś jeszcze z tej strony mamy. Aha, rolka prowadząca. I jest trochę tego skręcania. Ale już sprawdzimy tutaj, jak ja mam to teraz sprawdzić. Patrz, są zardzewiałe. To jednak dobrze, że sprawdziłem. Ale jak ja ten silnik powyciągam teraz? Ja nie mam uprawnień na to. Ej, są zardzewiałe tłoki. Tłok z korbowodem, nie mogę tego wyciągnąć. Jak ja mam to, bo ja nie mam podnośnika. Muszę kupić podnośnik chyba do silnika. A nie wiem. Czekaj, mam w ogóle kasę na to? Gdzie to się robi? Tu nie, 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 tu nie. Ty, ja nie mogę tego robić. Musiałbym... Wymagana rozbudowa garażu, zobacz. Musiałbym to kupić, a to kosztuje 10 tysięcy. Najpierw miskę lodową, potem panewki toków. Dobra, spróbujemy bez ściągania silnika. Spróbujemy to zrobić tak, o. Tylko musimy znowu ten olej świeży spuścić. Ej, kurde, kupa roboty, to jest remont silnika. Remont silnika Mitsubishi. Poważna sprawa. A czekaj, to się inaczej się robi. A nie tak. Pyk. Musimy świeży olej stać. Ojej, piście. Ej, kurczę, strasznie dużo roboty. Myślałem, że to będzie tak, wiesz, tu powymieniamy. Ale coś tak czułem, że to będzie za proste. Coś tak czułem, że to będzie za proste. Tak, z tym się zajmiemy, stabilizatorem się zajmiemy później. Najpierw takie mechaniczne, znaczy mechaniczne. Tam to też jest mechaniczne, ale najpierw takie napędowe rzeczy. Ja pierniczę, ej, zobaczcie ile wymian. Wszystko zdupiałe jest. Tu też do wymiany. Dobrze, żeśmy ten olej spuścili, nie? Bo by była kara. Ty, tutaj coś jeszcze. A co to jest? Koło zamachowe! Aha, bo to jest od tego. Od skrzyni biegów. Będziemy musieli skrzynię ściągać zaraz. O kurde! To nie fajnie. Dobrze, że możemy to naprawić. Wiesz, te tłoki, nie? Tu odkręcamy i potem tłoki od góry ściągniemy. Idź pan, to już tylko do Odry się tym rozpędzić. Czy tam do Wisły. I potem macie. Tu wszystko, kurczę, rozwalone. Dobra, z powrotem musimy opuścić samochód. Z torbami pójdę, no nie no, ten goście pójdzie z torbami, już nie będę za nic płacił. Goście wszystko sam zrobi. Więc tak, rozrusznik. Musisz zdjąć koła i półośki napędowe. Faktycznie, tutaj pokazuję, że muszę to ściągnąć. O kurde, tutaj wiesz, tak jedno za drugim, no nie? Ale ładne felgi ma. Śruby też tu pozardzewiałe. Kurczę, ej, strasznie dużo części do wymiany. Ale ja mam na to sposób. Jak będziemy mieli dużo tego wszystkiego, to ja sobie wejdę do magazynu i zobaczę, które części są po prostu zniszczone i je pozamawiam wszystkie. Można tam sobie je dodać do listy i nawet możesz zrobić, żeby automatycznie ci wyszukiwało w sklepie, które to są części. Bardzo proste to jest. Szkoda, ej, szkoda, że tutaj nie ma multiplayera jakiegoś, jakiejś kooperacji, no nie? Fajnie byśmy się pobawili w to wszystko. Dobra, i teraz patrzcie, wchodzę sobie w magazyn. To jeszcze nie wszystkie części, które są oczywiście do wymiany, ale klikamy tylko spację. Dodaj do listy, dodaj do listy, dodaj do listy, pyk, dodaj do listy. Bardzo prosto się to robi w tym car mechaniku. Mega, mega fajna sprawa. Dodaj do listy, oj, dwa razy dodałem, trudno. Wałek rozrządu. Naciska się spację i to się po prostu dodaje. To są rzeczy z poprzednich napraw, więc tego nie trzeba. Cewki zaponowe mamy odpowiednią ilość. I moi drodzy, tyle. Śrubki. Ja myślę, że te śrubki są takim trochę wskaźnikiem, co musimy wymienić i gdzie musimy rozkręcić, nie? To nie są wszystkie rzeczy, jakie musimy wyszukać. I tak, chodźmy sobie do części i patrzcie teraz na to. Otwieramy listę zakupów. Aha, dobra, mam tu wszystkie rzeczy. I patrz, szukaj, skasuj i klikamy Enter. O, bo to będzie w elektronice. Dobra, to jeszcze raz. Chodzimy w to, klikamy Enter. Kurde, ja to ostatnio wymieniam. To akurat nie ta rzecz. Dobra, jeszcze raz. O, pokrył. Kurde, to z kolei będzie w tym. Jeszcze raz. Klikamy i kupujemy, bo tam chyba były dwie sztuki. Tak, tej funkcji brakowało już CMS 15, no. To jest bardzo fajne. Koło zębate rozrząd. To już możemy chyba wyrzucić. Przekaźnik B też możemy wyrzucić. To jest po prostu z poprzednich zakupów. Podpora łożyska, żeśmy... Nie, to jest pokrywa stopy. Teraz będzie podpora łożyska. Enter. Nawet nie musimy klikać Enter, tylko możemy po prostu nacisnąć myszką, nie? Na daną część. Dobra, podporę mamy. Pokrywa stopy mamy. Łącznik półosi. Proszę bardzo, kupujemy. Mega, mega fajna sprawa. Łańcuch rozrządu, proszę bardzo, to mamy kupione, koło zębate, powinno się automatycznie usuwać, a może dobrze, że się nie usuwa.
I pyk, i mamy pokupowane. To nie są wszystkie części, ale chciałem wam pokazać, jakie to jest fajne w tej części Car Mechanica. Bardzo, bardzo spoko sprawa. I teraz tak, to będziemy musieli od spodu ściągnąć skrzynię biegów. Strasznie dużo roboty. I to jeszcze nie wszystko, bo musimy tutaj zdemontować. Żeby to zdemontować, musimy z kolei łącznik stabilizatora. W sensie stabilizator musimy, nie? Łącznik stabilizatora musimy odkręcić. DW04, widzieliście? Tak się nazywa w Car Mechaniku. Potrzebuję akurat, no nie potrzebuję chyba. Ściągamy skrzynię i tutaj chyba koło zamachowe. Zobaczymy, w jakim stanie jest sprzęgło. Sprzęgło wygląda dobrze na pierwszy rzut oka. Jeszcze stabilizator sobie tutaj odkręcimy. Oj, nie widzę stabilizatora. Jest tutaj. Chciałbym, festa gierka, no jest świetna, jest fajna. Zwłaszcza jak ktoś się interesuje takimi naprawami, to jest już w ogóle. Dobrze, i tutaj musimy tak, łożysko... Docisk, ale sprzęgło chyba też. Bo docisk jest w porządku, ale sprzęgło ruina. Koło zamachowe. Ja pierniczę, co jeszcze? Czekaj, chodź zobaczyć, zobaczmy od dołu, co tutaj się... Aha, bo to nie wszystko, bo musimy jeszcze te tłoki zobaczyć. Zobacz. Tłok z korbowodem. No, pierścienie tłokowe okej, ale tłok jest lipa. I tak, bierzemy sobie części, dodaj do listy, pyk, ale to jest piękna sprawa. Teraz kupowanie tego wszystkiego to jest poezja. Wymienimy mu też te pierścienie na nowe, no nie? Żeby nie było problemów. Niech ma. W jednym będzie miał, znaczy w jednych tłokach będzie miał nowe pierścienie, w innym będzie miał stare. Myślę, że nie zauważę różnicy. Dobrze, wałek rozrządu mamy, tłok z korbowodem, tu musimy kupić. Kupimy 4 sztuki. Tak, na przyszłość. To nie jest chyba jakieś drogie. To możemy wywalić. Koło zamachowe. I tarcza sprzęgła. Stabilizator. No kurczę, ułatwili to kupowanie i naprawy tych samochodów do maksa. Ja nie wiem, jak mogliby jeszcze bardziej to usprawnić. Chyba samochód sam by musiał się naprawiać, żeby to było jakieś bardziej sprawne. Mega, mega łatwe. Dobrze, to mamy. I teraz wkładamy tłok. Musimy połączyć tłok z pierścieniem. Jak to już mechanik robi automatycznie. Tu możemy już zamontować głowicę, która jest no, w takim sobie stanie. Kolektor dolotowy. Montujemy, wkręcamy nowe śrubki. Tak, standardowo wszystko zardzewiałe. To co zardzewiałe, to do wymiany. Pyk. Pyk. Na razie wkręcamy to co się da z tej strony, a potem będziemy wszystko robić od dołu. Oleju też będzie trzeba dolać. Ja nie wiem, tutaj widzę, że wymiana tych płynów nie zżera nam w ogóle kasy. Tak już coś tam powymieniałem i... spoczko. Tak, automatyczna lista zakupu, przycisk kupowania wszystkiego naraz. To już by było trochę za łatwo, zdecydowanie. A tak chociaż nazwy można się troszeczkę nauczyć. Chociaż w poprzednich mechanikach trzeba było te nazwy troszeczkę lepiej znać. Tych wszystkich części, nie? Tak profesjonalnie. Dobrze, to mamy. To mamy i właściwie to już możemy założyć. Okej, i tu możemy kolektor. I ciurbo. Ja, kurczę, takie dziwne to jest. Mi się wydaje, że to powinien być jakiś filtr powietrza. A co ja tam wiem? Dobrze, to mamy zrobione. Tu z boku możemy sobie koło zębate, bo mamy też nowe już kupione. Nowym, prostym sposobem. Piękna sprawa. Tutaj każda wymiana części na nową dodaje nam doświadczenie. Powoli, bo tam chyba po jednym punkcie. Ale jak sobie tu zobaczycie, to każda wymiana części coś nam dodaje. Zerknijcie sobie. Pyk. Nie? Także spoczko. Tutaj mamy świecę do zamontowania. Cewką. Cewkę zapłonową. Pyk. I... zamontowany. Dobra, mamy to. Koło zębate i tu coś było jeszcze? Czy... chyba nie. A czekaj, chłopie. Ja nie mam... ja mam jego rolkę, po co ja będę mu wkładał nową? Niech ma to, co wiesz, co miał. Szkoda kasy. Napinacz paska. Dajemy mu oczywiście jego napinacz. Po co będziemy wkładać nowy? Nie o to chodzi w tej wymianie, żeby na tym tracić. Cyk. Dobra.
koło pasowe też możemy zrobić. I rolkę. I dajemy mu tą jego rolkę. Mam nadzieję, że będzie spoko. Czy jest jakiś składzik? Tak, jest składzik. Jego trzeba oddzielnie sobie kupić tutaj, żeby go mieć. Ja go jeszcze nie mam. Tu sobie na podnośniku już zrobimy. I składzik jest... Znaczy, podejrzewam, że będzie gdzieś tutaj. Nie wiem, czy mogę już sobie go kupić. Tutaj chyba jest rozbudowa. To mi gorąco gdzieś kontener wyposażony w sprzęt do odzysku materiałów. To jest ścieżka diagnostyczna, hamownia, lakiernia. O, tutaj jest, zobacz. Magazyn części. Musiałbym rozbudować swój warsztat. 10 tysięcy to kosztuje, więc na razie nie. W busie, nie no, w busie to nie. Dobra, kontynuujemy pracę z tym Mitsubishi. Podnosimy go do góry. W ogóle nie ma dźwięku ten podnośnik. Albo jest bardzo cichy. Teraz słychać, jak ta muzyka trochę ucichła, no nie? Za mało dźwięk. Czekaj, może ja mam tu dźwięki wyciszone, czy coś? Ściszymy troszeczkę muzykę. No i zobaczymy. Tak, zapisujemy. Może teraz będzie lepiej słychać. I tak bardzo cicho, zaś popsuli z tymi dźwiękami. Wcześniej było lepiej słychać dźwięki tych pojazdów, no, znaczy tych rzeczy tutaj z otoczenia. No dobrze, trudno. Montujemy. Fajnie by można było odrestaurować tego busika. Ja coś tak czuję, że on zniknie, jak my będziemy rozbudowywać warsztat. Mam takie przeczucie. I tutaj są samochody, które można sobie kupić gdzieś tam na złomowisku, gdzieś tam je odrestaurować, pewnie. Tylko do czego potrzebny jest pitos. I wiesz, lepiej mieć jakieś zlecenia, z których zarabiasz kasę, a potem się bawić. Dobrze. Rozrusznik od komory, to od komory. Tu jeszcze możemy sobie poinstalować półośki. O, właśnie to chciałem. Półoś. I mamy zamontowane. Tutaj jeszcze został stabilizator przedni. Dobrze, na razie koła nie zakładamy. Zawsze te koła zostawiam na sam koniec, bo to przeważnie wychodzi w trakcie, że no coś tu jeszcze trzeba zrobić. Dobra, zakręcone. Siema, gruntek. Siemaneczko wszystkim, co wpadli dopiero. I tak, opuszczamy samochód. Rozrusznik. Ten mu jeszcze wystarczy, wygląda dobrze, więc na spokojnie. Przepustnica. Cześć, co to za przepustnica? V6B? No, ten silnik nie wygląda jak V6. A, no może po prostu takie oznaczenie tej przepustnicy. Niech będzie, no ja się zgadzam. Jeśli pasuje, to w porządku. Teraz chciałbym coś sprawdzić. Czy da się wejść? A, nie da się wejść do samochodu. Dobra, musimy mu założyć koła. Czekaj, bo wy mówiliście coś jeszcze o tych tulejach gumowych, no nie? No, montujemy. Ja już sobie wcześniej pokupowałem bardzo dużą ilość tych tulei gumowych, więc... Tak, V6B w silniku rzędowym, no dlatego mówię, że to takie dziwne dla mnie trochę jest. Ale dobra, tam nie czepiajmy się szczegółów. Aha, to muszę z drugiej strony do tej tulei. Podnieśmy samochód, będzie łatwiejszy dostęp tam do wszystkiego. Siema, Jakub. No to żeśmy się trochę wymieniali, tam żeśmy wymienili takie bardzo ważne rzeczy w silniku. Tutaj widać, że ten układ wydechowy też coś tam... Będzie trzeba z nim zrobić chyba. Jak było na rowerku? No próbowałem zrobić streamka z rowerku i wyszło jak wyszło. Co tu, nie mogę tego ściągnąć? Czekaj. Powinienem móc tutaj, no nie? Może zajdę od strony drugiego koła, bo to też czasami tak działa. Próbowałem zrobić streamka z rowerka, no i bardzo, bardzo przerywało. Twitch to jeszcze pociął na 17 różnych streamów, więc no słabo wyszło dzisiaj, ale... Już podjąłem odpowiednie kroki, kupiłem router mobilny i zobaczę, czy po prostu będzie dobrze działał na następnych streamkach. Myślę, że w przyszłym tygodniu powinien już do mnie dojść i sobie sprawdzimy go, czy będzie, no, czy będzie lepiej z tym zasięgiem, czy nie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to mamy zrobione. Zobaczmy, jak wygląda nasze zlecenie już teraz. Podpora łożyska... O kuźwa. Czekaj, bo się spociłem. Ale chyba jest wszystko dobrze, tylko muszę zamontować te części. O tak, dobrze, całe szczęście, bo już myślałem, że to są rzeczy, które gdzieś tam pominąłem, ale na szczęście to są te rzeczy, których jeszcze nie zainstalowałem. Uff, użyło mi troszeczkę. Już myślałem, że będę musiał od góry wszystko rozkręcać z powrotem. Jest najgorsze. Dobra, montujemy. Dobra, to montujemy. No, zobaczymy, czy to się sprawdzi. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Czekaj, ale to mi się jeszcze nie podoba. Zobacz to, pokrywa stopy. Też wygląda źle, no nie?
No, 10%. Dobra, montujemy. Ja mam to w ogóle? Takie czarne, no nie, nie było zardzewiałe, tylko było czarne. Chyba od oleju czy coś, nie wiem. Dobrze, chyba teraz będzie w porządku. W razie czego to miskę olejową łatwo jest zdemontować. Mam tylko nadzieję, że pozostałe tłoki, wszystko w porządku z nimi jest. Bo w tłokach mamy jeszcze te uszczelki, no nie? Jak to się nazywało? I jak tego nie będziesz miał, no to lipa. Może tamto było zniszczone. Siema, Blokej. O właśnie, specjalnie dla ciebie. Dzięki za donatecik podczas streamka rowerowego. Ale no nie miałem go jak wyświetlić na rowerku, wiesz? Dobrze, to mamy zrobione. I co jeszcze? Odgrzewany kotlet. A grałeś w tą grę, czy nie grałeś? Nie no, jest dużo nowości, jest dużo fajnych nowości w tej grze. Jest oczywiście dużo rzeczy takich, które się powtarzają, ale generalnie nowości jest sporo. Dobra, zobaczmy. Jeszcze mnie martwi. Myślę, że mechaniczne rzeczy żeśmy tutaj powymieniali, ale samochód już powinien jeździć, tylko nalejemy mu olej do silnika i już powinien śmigać. Także pojedziemy sobie na testing i zobaczymy, co w nim nie gra. Już widzę, że tam z tyłu coś w zawieszeniu jest nie tak, więc zobaczymy. Dobra, ponownie dolewamy oleju. Zrobiłem tę czynność na samym początku i musiałem ten świeżutki olej niestety zlać. Zamykamy maskę i zobaczymy, czy gra nam pozwoli pójść na tor testowy. Listwa wtryskowa. Coś tutaj zapomniałem zamontować. Zobaczmy. Chyba z drugiej... O, tu na dole coś. Tak. Jak mechanik będzie miał do tego dostęp teraz? Nie wiem, ale wtryski są chyba w porządku. Patrzcie, że przeoczyłem to. Takie schowane, no nie? Dobrze, co tam jeszcze mu nie pasuje? Ja nie wiem, jak on to tam wkręcił. Ty, ale tutaj czegoś jeszcze brakuje. Bo... do tych wtryskiwaczy, no nie? Tutaj... powinno coś kuźwa być. Patrzmy, czy nam pozwoli teraz. Dziwna sprawa, no! O co chodzi? Dobra, no możemy jechać, także... Mitsubishi, jedziemy. Tor testowy, nasz mechanik musi teraz stwierdzić, o co tutaj chodzi. Widzę, że poprawili w ostatnim patchu dźwięki samochodów, wobec czego nie jest tu teraz tak głośno, jak testujemy auto. Ej, nie, nie, tam powinien być normalnie jakiś przewód paliwowy albo coś takiego do tych tryskiwaczy, ale ja nie wiem. Tak mi się wydaje, coś tam powinno być do tego. Dziwna sprawa, jakiś kolektor dolotowy, nie wiem. Nie, takie puste. Samochód normalnie jeździ, więc... wiesz, ja nie jestem mechanikiem. Dobra, nieważne. Tuleja gumowa, stabilizator. A mogę to od razu dodać? Nie mogę, niestety. Tuleja gumowa do jego łożysko piasty, to jest w kole na szczęście. Czyli zostały nam takie rzeczy typu zawieszenie. Nic groźnego, panowie, naprawiamy. Ja szacuję, że to będzie z tyłu wszystko do wymiany. Ktoś tym driftował, ja nie wiem, to jest napęd na... czekaj, czekaj. Aha, dobra, ja myślałem, że to jest wał napędowy, a to jest po prostu rura wydechowa. Myślałem, że ten samochód ma napęd na 4 buty, bo w prawdziwości jest wersja Mitsubishi Lancer. Boże, Mitsubishi Eclipse drugiej generacji ma wersję też z napędem na 4 koła. Ale ta ma napęd tylko na przód, więc spoczko. Tu widzę, że takie zardzewiałe jest. Chyba będziemy musieli to... dobra, zaślepka półosi. Łożysko piasty, to nie jest to? A nie, tu już mamy 60%. Dobra, to będzie piasta z drugiej strony. Możemy tą zaślepkę tu włożyć z powrotem. Koła nie wkładamy, bo będziemy jeszcze demontować. Chodzi chyba o tuleje gdzieś, nie? Mała tuleja gumowa. A właśnie, jedna rzecz. Przecież my możemy. Nie musimy tego w ten sposób szukać. Patrzcie, co możemy tu zrobić. Łożysko piasty. Hops, 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 hops. I patrzcie teraz. Kurczę, wszystko widać. W skali od 1 do 10 myślę, że 8. Chociaż ciężko mi jeszcze powiedzieć, bo nie przeszedłem całej gry. O, dziękuję, dziękuję za subika. Okej, dla Konrada, proszę bardzo. Konrad bardzo często jest na streamkach, więc jak najbardziej mu się zależy. Należy. Dziękuję, Ulokej, za wsparcie dla Konrada. I w sumie dla mnie też. Proszę bardzo, Konrad ma subika. A czemu nie mogę tej tulej ruszyć? Tego nie wiem. O, teraz mogę. Proszę bardzo. Byłem w tym samym miejscu, więc dziwne. Dobrze, mamy tuleje. I tutaj musimy jeszcze podkręcać.
Dostęp na podnośniku. Dobrze, no to ciśniemy do góry ten samochód. Tak, także jeśli chodzi o streamowanie in real life, to zawsze był to trochę taki problem, jeśli chodzi o internet. No nie, gdzieś tam pójdziesz, gdzieś ci tego internetu zabraknie, ale mam nadzieję, że znalazłem odpowiedni router do tego, bo on jakby sam dostosowuje sobie częstotliwość LTE, czy kanały, czy coś tam zmienia w trakcie transmisji, więc może uda się jakoś zażegnać te problemy, które mieliśmy dzisiaj podczas streamka. Mam nadzieję, zobaczymy. Tak, dziękuję jeszcze raz za subika, bardzo dziękuję. I Konrad chyba też dziękuję, czy nie? Dobrze, ściągamy sobie to koło, bo i tak musimy je ściągnąć. Ładne felgi, kurczę, strasznie mi się podobają. Podobne zainstalowałem sobie w GTA Online do Sultana. RS, bardzo podobne. Tam jest taki tuning u Benego. Uła, tutaj grubo zardzewiałe. Chciałbym sobie tak w moim Crossfire'ze wszystko powymieniać, bo wiesz, ci mechanicy, oni jak ci remontują coś, to tylko tutaj posprawdzają, tutaj potestują, wymienią to, żeby było dobrze i tyle. Ja bym chciał wszystko powymieniać sobie, żeby mieć już święty spokój. Jeśli chodzi o te tuleje wszystkie, nie jest proste, o, już mi zabrakło tulejek, trzeba dokupić. Tuleja gumowa, kupujemy 1000 sztuk. Dobra, kupione. Pamiętaj, że windy zabi... widy? Czy windy? Chodzi ci o windy? Nie wiem, o co ci chodzi. Mam nadzieję, że o windy, że dobrze zrozumiałem. I ta tuleja gumowa, aha, bo żeśmy ją kurde wymienili, dobra. Całe zawieszenie miał gościu do wymiany z tyłu. Lecimy dalej, demontaż. Nie wiem, jak do tego mam mieć dostęp. Co ja tu mam zrobić? Pany. O, jest. Dobra, i jeszcze z drugiej strony mamy taki łącznik. Tu musimy doinstalować tulejkę i jedną tulejkę odinstalować z kolei stąd. Pyk, strasznie zniszczona, 7% było tylko. Moi drodzy, to trzeba wszystko powymieniać w tym Mitsubishi. Okej, tutaj sobie zdemontowaliśmy. Tu mamy już tuleję zrobioną. I jeszcze nam została jedna rzecz, trzeba będzie ją specjalnie dokupić. Pyk, stabilizator tylny typ A i tablet. Mogłem w sumie to zaznaczyć. To będzie to. Dano do listy, tablet, wyszukiwanie. To możemy wywalić i mamy. Kurczę, mówię wam, to jest piękna sprawa. Montujemy. I z drugiej strony. Czy naprawili mi już nową kierownicę? Nie, stwierdzili, że wyślą mi całkowicie nową, wiesz? A tamtą sobie po prostu ponaprawiają. To trochę taka lipa, bo ja ją wziąłem i porysowałem. Ale dobra tam. Jeszcze będę testował, dopiero będę testował tą nową kierownicę, wiesz? Bo ja grałem na starych sterownikach. Grałem na starych sterownikach i no... ciężko... Aha, musimy jeszcze piastę wymienić, dobra. Jeszcze tamto koło trzeba odkręcić. I no ciężko stwierdzić, jak to tam ta kierownica będzie działać, już jak będzie wszystko tak, jak powinno być. Dobra, ściągamy. Co sądzę o G29? Wiesz co, grałem na G923, to chyba się nazywa True Force, ostatnio na spocie Red Bullowym. I powiem ci, że byłem pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że ta kierownica jest dużo gorska. Jeszcze tam coś mieliśmy, czekaj, musimy zajrzeć do, o właśnie, spisu treści. Łożysko piast, no właśnie, gdzie to jest to łożysko piasty? Z przodu? Aha, no to wszystko jasne, ja tu już działałem, porozkręcałem. Dziękuję za kolejnego subika. Montujemy. To nie z tyłu, to z przodu. Jest trochę grzebania przy tym aucie, to fakt. Pewnie tego typu grzebanie mechanicy mieli przy moim samochodzie, gdy im oddałem do takiego dużego remontu właśnie podwozia. Zawieszenia głównie. Dobrze, demontujemy to. Ja myślę, że z samochodami elektrycznymi, jeśli chodzi o podwozie, zawieszenie, będzie mniej więcej to samo, no nie? Do naprawiania. Ale no mechaniczne rzeczy będą inne. Napędowe głównie. No, zobacz, tu jest łożysko piasty. Dobra. Dajemy sobie do spisu części. Wchodzimy w tablet. I kupujemy dwa takie, bo potrzebujemy dwa. I montujemy. Mogliśmy zrobić to od razu, jak żeśmy pierwszy raz zmontowali tą półoś, no nie?
Jechałem koło tego warsztatu ostatnio, większy niż na filmiku. No on jest spory, bardzo duży warsztat. On jest spory i taki nowoczesny troszeczkę, no nie? Nie taki jak warsztat u Mirka, czy jakaś stodowa, czy coś. Ja nie wiem, czy oni mają tam dużo drożej niż inni mechanicy, nawet tego nie sprawdzałem. Po prostu dałem im samochód i tyle. Dobra, hops. Zamontowane, nie? Tak. Dobra. I półoś. No i to chyba będzie wszystko z tym Mitsubishi, bo żeśmy dużo tu nawymieniali. Wszystko się świeci na zielono, zakończ zlecenie. Mi tutaj strasznie brakuje tego, żeby ten klient z nami porozmawiał po naprawie. Naprawdę. Strasznie mi tego brakuje. Dlaczego tutaj nie ma tego w CarMechaniku? Ech.